ChatGPT otrzymał kolejne ogromne ulepszenie. Dzięki dodatkowym wtyczkom możesz rozszerzyć jego możliwości. W tym filmie pokażę ci w jaki sposób uruchomić ChatGPT Plugins oraz w jaki sposób z nich korzystać. Zaczynamy. Na początek zaloguj się do swojego systemu. Pamiętaj o tym, że funkcja ChatGPT Plugins na ten moment jest dostępna w wersji Plus, więc musisz mieć płatny abonament, żeby uzyskać do niej dostęp. Jeśli nie masz jeszcze konta w OpenAI i nie wiesz jak korzystać z ChatGPT, no to zapraszam cię do mojego innego filmu na kanale, żeby uruchomić nowe funkcje. Musisz wejść na te trzy kropeczki, wejść sobie na Settings i tutaj mamy Beta Features. I w tym miejscu zaznacz sobie Plugins. Tutaj znajdują się również inne funkcje beta, do których będziesz miał stopniowo dostęp. Ja mam również dostęp do Web Browsing, czyli dzięki tej funkcji, czat uzyskuje dostęp do internetu. Na innym moim filmie, który znajdziesz w karcie, pokazałem, jak działa to narzędzie. W tym miejscu mamy również dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych. Możesz dezaktywować funkcję historii oraz trenowania. Dzięki temu system nie będzie wykorzystywał danych, które wprowadzasz do czata. Do trenowania modelu wystarczy, że klikniesz w to miejsce. Teraz wracam do mojego panelu i gdy uruchomię GPT-4, mamy tutaj opcję Plugins. Wystarczy, że klikniesz sobie w to miejsce i tutaj możesz. Wybierać różne wtyczki. Na początek nie będziesz miał tutaj żadnej wtyczki, musisz ją zainstalować, więc klikam sobie na Plugin Store. No i tutaj. Pokazują się różne rozwiązania. Na początek system pokazuje nam te najpopularniejsze, ale mamy również tutaj opcję ALL, czyli możemy sobie zobaczyć wszystkie rozszerzenia. Aktualnie jest tutaj dostępne ponad 100 wtyczek, i każdego dnia są dodawane nowe, więc jest z czego wybierać. Ja pokażę Ci tylko kilka wybranych, które uważam, że są bardzo ciekawe. I jak zainstalować taką wtyczkę? Bardzo prosto, wystarczy, że klikniesz na przycisk install i system instaluje. Taką wtyczkę. Niektóre wtyczki wymagają dodatkowych informacji, na przykład będziesz musiał się zalogować na stronie danego rozwiązania lub będziesz musiał uruchomić weryfikację dwuetapową. Możesz to zrobić z poziomu ustawień. Na początek pokażę ci wtyczkę ShowMe. Ta wtyczka pozwala na generowanie różnego rodzaju diagramów, wykresów. Dzięki temu informacje będą wyglądać ciekawiej. I żeby ją uruchomić, musisz wybrać sobie daną wtyczkę. Jednocześnie możesz mieć uruchomione trzy wtyczki, i system automatycznie wybiera tą, z której powinieneś skorzystać. Na początek, wybieram wtyczkę ShowMe, która tworzy diagramy, oraz Web Pilot. Ta wtyczka umożliwia przeglądanie różnych stron internetowych. No i teraz wpisuję polecenie: stwórz diagram pokazujący historię rozwoju sztucznej inteligencji. Bardzo proste polecenie, ogólne, ale chodzi o pokazanie możliwości tych wtyczek. Mamy tutaj diagram, który pokazuje różne wydarzenia ze świata AI. Jeśli klikniesz w ten link, zostaniesz przeniesiony do zewnętrznej strony, w którym możesz edytować ten diagram i dostosować te dane pod swoje potrzeby lub po prostu wprowadzić poprawki. No i mamy dodatkowe wyjaśnienie na samym dole. Wracam do wyboru wtyczek i wykorzystam teraz Scholar AI. Ta wtyczka pozwala na: pokazanie różnego rodzaju badań naukowych, które są realne, które nie są wymyślone przez czat i dzięki temu możemy szybko znaleźć badania naukowe, które nas interesują. Czuję polecenie. Twórz listę 10 badań naukowych na temat wpływu sztucznej inteligencji na społeczeństwo. System na podstawie bazy danych generuje nam listę różnego rodzaju artykułów naukowych. Możemy sobie kliknąć w dany link, no i mamy tutaj dostęp do danych, które możemy weryfikować, przeczytać, przetworzyć. I jest to zdecydowanie ogromny krok do przodu, szczególnie dla naukowców. Myślę, że ta funkcja będzie bardzo przydatna. Kolejne rozwiązanie pozwala nam na czytanie danych, linków, pdf prezentacji i możemy sobie przetwarzać tego typu dane. Uruchamiam sobie link leader. Pisałem kolejny prompt: Stwórz kampanię reklamową do promocji mojego nowego kursu online ChatGPT w biznesie i marketingu. Grupa docelowa to właściciele firm i freelancerzy. Opis kursu, no i tutaj jest link do prawdziwej strony sprzedażowej kursu. No i system na podstawie tych informacji tworzy dla mnie. Kampanię reklamową i korzysta z informacji, które są zawarte na stronie sprzedażowej, więc jest to bardzo duże ułatwienie. Nie musimy ich wklejać tutaj bezpośrednio do czata, tylko system będzie nam właśnie w ten sposób przygotowywał tą kampanię. Oczywiście to polecenie było bardzo proste, ale można je rozbudować i w ten sposób krok po kroku zbudować całą, kompletną kampanię marketingową swojego kursu lub produktu online. Kolejna wtyczka World News. Zobaczmy, w jaki sposób pobierze informacje na temat y, tematu, który nas interesuje. Napisz 10 najnowszych informacji na temat sztucznej inteligencji i chat GPT. Teraz mamy informację, że system używa dokładnie tej wtyczki, i zaraz zobaczymy wynik. System wygenerował nam 10 linków do różnego rodzaju artykułów, mamy również datę publikacji i źródło, możemy to oczywiście zweryfikować, na przykład mamy informację, że ChatGPT wypuścił aplikację na iOSa oraz za niedługo wypuści na Androida, mamy tutaj rzetelne informacje, wszystko można sprawdzić i zweryfikować, więc jest to na pewno duży plus. Wakacje coraz bliżej, dlatego coraz więcej z nas myśli o wakacjach. Ja właśnie chciałbym zaplanować taki wyjazd przy pomocy wtyczki Expedia. Uruchamiam to rozwiązanie i wpisuję prompt. Stworzyłem prompt. Zaplanuj wycieczkę do Francji na dwa dni dla dwóch osób wylot z Pyżowic, no i teraz zobaczmy, jaka będzie odpowiedź. System przygotował mi listę hoteli wraz z opisem i cenami. Zrobił to w języku angielskim, ale można to bardzo szybko poprawić. Wystarczy w prompcie dopisać pisz po polsku. Mogę sobie zajrzeć na te hotele, poczytać o nich i zarezerwować ten, który będzie mi najbardziej odpowiadał. Kolejna wtyczka Vox Script pozwala nam na przeszukanie w transkrypcji YouTube'a. Mamy również dostęp do innych informacji. Pisuję prompt, pokaż transkrypcję tego filmu i przygotuj streszczenie. I tutaj pokazuję link do mojego filmu na YouTube na temat ChatGPT. System przygotował opis filmu oraz wypisał tutaj listę najważniejszych punktów, które zostały przedstawione w tym materiale. Myślę, że poradził sobie bardzo dobrze. Kolejna wtyczka dla miłośników generowania promptów: Prompt perfect czyli wtyczka, która usprawnia nasze prompty. Jeśli napiszesz perfect i na przykład napiszę coś takiego. Pisałem takie typowe polecenie, które zwyczajny użytkownik wpisuje do czata. Mamy to bardzo uproszczoną formę, czyli chcę po prostu, żeby system napisał mi artykuł. System przekształcił mój prompt w coś bardziej złożonego, dzięki temu czat będzie w stanie dostarczyć bardziej szczegółową i dokładną odpowiedź na ten temat. Jest to bardzo pomocne, szczególnie jeśli nie masz dużego doświadczenia w pisaniu dobrych poleceń, dobrych promptów. Kolejna wtyczka, moim zdaniem jedna z ważniejszych, to Zapier. Zapier pozwala na automatyzację różnych procesów w firmie i Twoich działaniach marketingowych. Nawet jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, może Ci się przydać. I teraz czat ma integrację z Zapierem. Zapier to usługa płatna, ma pewne limity bezpłatne do wykorzystania, ale daje ogrom możliwości. System Zapier integruje się z ponad 5000 tysiącami aplikacji. Dzięki temu można usprawnić różne procesy biznesowe. Jeśli masz powtarzalne zadania w twojej firmie, w swojej działalności, no to zdecydowanie warto zainteresować się tym tematem. Ale na ten moment nie starczy nam już czasu na omówienie tego narzędzia, ponieważ jest bardzo rozbudowane. Jeśli chcesz więcej tego typu informacji, to zapraszam cię do subskrypcji oraz zapraszam cię do nowego filmu, z którego dowiesz się, w jaki sposób połączyć ChatGPT z internetem, czyli wykorzystywać nową funkcję web browsing, dzięki której będziesz mógł na bieżąco rozmawiać z czatem i wykorzystywać informacje z internetu. Zapraszam Cię do kolejnych materiałów.